sesja wyjazdowa z udziałem sołtysów jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap to zwiedzanie gospodarstwa i tutaj dzięki uprzejmości właściciela tego przedsiębiorstwa, Krzysztofa Wyszuka, jesteśmy w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Dzięki uprzejmości właściciela zwiedzimy dzisiaj ten zakład cały, połączony miał być z pokazem orki agregatem, ale ze względu na warunki atmosferyczne, czyli za dużo deszczu spadło w ostatnich dniach i agregatem nie jest to możliwe. Uzgodniliśmy dzisiaj, że taki pokaz będzie tylko na wiosnę. A dzisiaj właściciel, jego ludzie zaprezentują cały dorobek swojego przedsiębiorstwa. Agrotechnika. Kiedyś trzeba było jechać daleko, daleko poza granicę naszego województwa, żeby zobaczyć taki sprzęt. A dzisiaj na dotknięcie ręki. John Deere i wszystkie inne maszyny. Proszę Państwa, firma w dniu dzisiejszym 22 osoby. Właścicielem jestem ja, wspólnie z moją żoną, to wspólnie z firmy założyłem. Tak jak powiedziałem, 22 osoby. Dzisiaj te maszyny próbuje, sprzedaje, naprawia i tak dalej. Tak jak powiedział wójt, dzisiaj marka jedna z najbardziej znanych marek w świecie, najbardziej prestiżowa marka. Na dzień dzisiejszy jest tutaj na dotknięcie ręki, na wyciągnięcie ręki. Te maszyny nie tylko można kupić, ale również i nimi po prostu pracować. My jako sprzedający, jako zapewniamy gwarancję, te maszyny poserwisujemy i tak dalej. Przyszło tutaj przedstawić kolejny model ciągnika seria 5M. No tak jak myśmy tak patrzyli, mamy tutaj 75 koni i na końcu literka E. Tutaj przede mną jest ciągnik 75 koni z literką M. Te M można podpowiadać, że jest to wersja mechaniczna. Powoli się wyjaśnia, gdzie jesteśmy. Agrotechnika w Cieciborze Dużym. Czym się firma zajmuje? Firma zajmuje się sprzedażą i serwisowanie maszyn nowych i używanych. Przy okazji tak powiem szczerze, że obszar naszego działania, serwisowania i sprzedaży to jest obszar 9 powiatów województwa podlaskiego i przepraszam, mazowieckiego i lubelskiego. Ponad 20 osób w tym momencie w firmie pracuje. Dzisiaj odwiedziny radnych gminy Biała Podlaska i sołtysów. To było zaplanowane? To było celowe? Nie, to nie było celowe, to nie było zaplanowane. Znaczy zaplanowane było, ale na prośbę szefostwa Urzędu Gminy Białej Podlaskiej chcieliśmy pokazać dosłownie jedną, tak jak określa wójt, jedną z firm, która pracuje z rolnikami i który proponuje maszyny dla tego właśnie rolnictwa. Dla gminy Biała Podlaska jesteście dość cennym mieszkańcem i funkcjonującym tutaj firmą. Promujecie powiat bialski. Jak wygląda rolnictwo i czy jest dużo rolników, którzy chętnie z waszych usług korzystają? Na daną chwilę podczas 17-letniej, właściwie 18-letniej kadencji bycia dealerem marki John Deere'a mamy klientów około 3-3,5 tysiąca. Myślę, że to już lekko przekroczyło nawet tych 3,5 tysiąca naszych klientów. Firma ma szansę dalej się rozwijać? Macie plany? Tak, posiadamy, mamy takie plany wprowadzania nowych maszyn, czy to marek, których w tej chwili nie mamy u siebie na stanie, ale jestem w trakcie spotkań i podpisywania nowych umów na nowe maszyny, które no, rolnictwu są potrzebne, tak powiem szczerze, i zostałem wytypowany jako jeden z nielicznych dealerów, tak powiem szczerze, na tym terenie, żeby te maszyny u tych rolników się znalazły. Rozbudowa zakładu, większa ilość miejsc pracy, kogoś poszukujecie? Poszukujemy, tak jak powiedzieliśmy, najbardziej istotnych mechaników i ludzi do sprzedaży części zamiennych. Góry pierwsza ikonka jest to orka, naciskamy sobie orkę,
i możemy, tutaj akurat jest informacja, że głów jest teraz w pozycji transportowej, musimy go obszukać, że tak, żeby wszystkie stworzenia to zakładali, naciskając OK i mamy już przygotowany głów do orki, teraz mamy taką małą ikonkę play, dzięki której jesteśmy w stanie na uwrociu obrócić maszynę. Maszyna obracając się będzie się liniowała, to znaczy głów podczas orki rama jest wychylona, po to, żeby odpowiednią szerokość roboczą uzyskać, natomiast przy uwrociu potrzebujemy głów wyliniować i obrócić.